Jest coś takiego w wiośnie, że ta pora roku sprzyja planowaniu i realizowaniu ważniejszych zmian w naszym życiu. Trochę jak w przypadku nowego roku, ale chyba z większą skutecznością. A że planów może być sporo, warto je wszystkie zapisać w notatniku. Od choćby zmiana samochodu, generalne porządki czy usystematyzowane uprawianie sportów. Zacznijmy po kolei. Dobrym narzędziem będzie tu Outlook. Ma doskonały kalendarz, który pozwoli nam wszystko dobrze rozłożyć w czasie. Wchodząc w widok aplikacji, tryb kalendarza widzimy w dolnym lewym rogu. Klikając na poszczególne daty, możemy określić konkretne zadania. Jeśli myślimy o sprzedaży samochodu, musimy zaplanować generalne sprzątanie, a także kolejne spotkania z potencjalnymi kupcami. Wprowadzając te wszystkie dane do kalendarza, będziemy o nich pamiętać nie tylko będąc przy komputerze, ale także poprzez nasz smartfon pracujący na systemie Windows Phone. Plany mamy opanowane, to teraz zajmijmy się bardziej przyziemnymi kwestiami. Gotowi? Word może okazać się pomocny w przypadku opracowania ogłoszenia o sprzedaży samochodu. Jeśli myślimy o prostej kartce naklejonej na szybę auta, ta aplikacja w zupełności wystarczy. Należy spisać kluczowe informacje, numer telefonu i cenę auta. Zabierając się za porządki, dobrze zacząć od wyselekcjonowania rzeczy, których chcemy się pozbyć. Zróbmy zatem listę takich przedmiotów w arkuszu Excel lub notatniku OneNote i wystawmy je na sprzedaż na którejś ze stron ogłoszeniowych. Uporządkowanie tego pozwoli nam uniknąć sytuacji, w której starą szafkę łazienkową sprzedamy dwóm osobom jednocześnie. Nie zapomnijcie tylko o tym, żeby wśród tych wszystkich planów wyjść kilka razy na spacer, bo przecież nie ma lepszej pory roku od wiosny na długie, zdrowe spacery.